No i mamy to, pierwsza przygoda w Zurichu, zagubione dwa bagaże podróżne, nasze, duże, nie mamy majtek, skarpet, koszulek, niczego, porąbane lotnisko, masakra. No nic, przygoda trwa, ważne, że żeśmy się nie spóźnili na lot, bo i tak już to praktycznie wyglądało. Głównym środkiem transportu na tej wyspie to są skutery, różnego rodzaju trajki, samochody, ale skuter to jest taka podstawa. Dziwna sytuacja jest w tym taka, że wszyscy twierdzą, że jest tutaj tanio, tanio i jeszcze raz tanio. Być może tak jest. Pewne rzeczy są tanie, ale i też pewne rzeczy są drogie. Jeśli spojrzymy na to z innej strony i pobędziemy tu trochę dłużej, to dowiemy się, że największym interesem i biznesem tego całego systemu tutaj są taksówki. Po prostu to jest już jak jakaś korporacja, tak jak u nas Grab. Wszyscy jeżdżą prywatnie, jeśli już zabierają cię, to bez taksometrów. Co innego w Bangkoku, nie mam doświadczenia, ponieważ nigdy tam nie byłem. I Bangkok to trochę inne życie. Porównując wyspę do Bangkoku, jeśli chodzi o ceny, no to są znaczne. Tu podobno jest drożej. Przeczytałem kilka informacji w internecie. Wygląda na to, że ceny transportu po wyspie są horrendalne. No. Ja chodzę do tego, że jestem tutaj siódmy dzień tak naprawdę i nie zależało mi na tym, by pokazać bogactwo, tylko pokazać, jak ci normalni ludzie tutaj mieszkają. Wszędzie jakieś kury, kaczki, też mi to nie przeszkadza. Ale jeśli myślicie, że przyjedziecie sobie na wyspę Phuket i znajdziecie piękne wodospady, nie wiem, cudowne plaże, oczywiście są, ale nie jest to tak, jakby się wydawało. Nie jest to tak, jak widzimy to normalnie w internecie. Wszędzie w internecie zwykle ludzie wybierają najlepsze obrazki, kawałki sytuacji. Trzeba po prostu usiąść z tymi ludźmi i spokojnie porozmawiać, jak wygląda ich życie. Często widzimy, jeśli jedziemy, my jak jedziemy, widzimy kobiety, które pracują na drogach, gdzie u nas w Polsce zwykle się to nie zdarza, czy tam w innych krajach. Pozakrywanych ustami, grabki w ręcach i grabią asfalt. To takie sytuacje, które nas, no może nie poruszają jakoś mocno, bo wiemy, że taki jest kraj, ale tak to wygląda. Ruch przede wszystkim, no. Jeśli zobaczymy tutaj, wyjdziemy na główną ulicę za chwilę. Ruch jest ogromny. Jeździć tutaj, wiem, że to nie Bangkok, wiem, że to nie Chiny, ale większość na tych ulicach to same taksówy. Taksówy, które biorą słone pieniądze. I naprawdę wydaje mi się, że za kilka lat, jeśli ktoś mówi, trzeba się targować, tutaj już nie można się targować, bo te taksówki nie jeżdżą puste. One prawie zawsze są pełne. Jeśli próbujesz nawet jakąś tam cenę sobie ugrać, to na pewno nie jest to dobra cena dla ciebie. Wielokrotnie się spotkaliśmy z chociażby tym, że chcieliśmy gdzieś przepłynąć. Ceny tak samo, horrendalne. Ale nie o cenach tutaj, bo ceny cenami. Chciałbym, żeby ktoś był przygotowany na to, co widzimy my. Ja osobiście myślałem, że będzie to wyglądało trochę inaczej. Nie spodziewałem się cudu. Ale w tej chwili, jak słyszałem, że Tajlandia to trzeci świat, na takich wyspach pewnie tak jest. Może muszę się do tego przyzwyczaić. Może muszę poznać bardziej ten kraj. Po prostu to, że oni nie dbają o ten kraj, o to, że są w jakiś sposób ludźmi, którzy zostawiają wszędzie plastikowe butelki. Zresztą oglądałem wiadomości w telewizji, że Tajowie sami opowiadają o tym, że mają z tym duży problem. Widziałem kilkukrotnie ludzi, którzy chodzą po plaży i zbierają te plastikowe butelki, plastikowe torby, ponieważ i turyści, i sami być może Tajowie zostawiają syf. Także to jest takie, no niefajne, jak tak dalej będzie, to będzie wyglądało tutaj jak w Indiach, chociaż też już ich daleko do tego nie brakuje. Ciekawe jest to w tym wszystkim, że odkrywając tą wyspę, no bo pewnie jest ich więcej, widzieliśmy wiele budujących się resortów, nowych resortów.
Czasami zastanawiamy się sami, dlaczego ludzi kręci ten kraj tak bardzo mocno. Dlaczego tak bardzo mocno się fascynują tą kulturą tutaj. Jest nadzwyczajność, faktycznie. Jedzą ludzie w restauracjach, bo w sklepach się po prostu nie opłaca kupować żadnych produktów. To jest po prostu inny świat. Jeśli, ja powtarzam to jeszcze raz, jeśli ktoś myśli, że przyjedzie tutaj i zobaczy piękno, którego nie widzi w Europie, bo to jest w dużym błędzie. Ale jeśli ktoś chce zobaczyć normalne, zwykłe życie ludzi, którzy albo mają wszystko, albo nie mają nic, no to po prostu zawsze można. Bardzo podobny kraj do Albanii tak naprawdę. Może tutaj ktoś by się ze mną sprzeczał, ale trochę tak to wygląda. Było widać, ja wiem, że film to nie przedstawi tego wszystkiego tak naprawdę, ponieważ jest to tylko obraz. Nie da się podchodzić do wszystkiego bardzo blisko, do ludzi, do ich mieszkań, bo to wręcz nieładnie. Po prostu trzeba mieć full odwagi, żeby iść z kamerą i kręcić wszystko jakby co popadnie, bo to jednak nie w tym rzecz jest. Ci ludzie też mają swoją prywatność, oni niby się cieszą, ale bez przesady, nie? Dziwne jest to po prostu, dziwne jest. Wszędzie śmietniki, syf, brud, śmierdzi. Tak, ktoś powie, nie musiałeś tu przyjeżdżać. No tak, no nie musiałem przyjeżdżać, nie musiałem przylatywać. Z tym, że chciałem tylko powiedzieć tyle. Po co ludzie pokazują tylko i promują te piękne rzeczy? Tych pięknych rzeczy przy tych prostych rzeczach jest naprawdę niewiele, bo 5 plaż czy 10 plaż przy całym życiu tutejszym to jest tak naprawdę nic. A teraz bez zbędnego gadania zobaczcie sami, jak to było. No tu mieszkamy. Tak się tankuje tutaj. Zapieprzę się z butelki. Big Buddha, jedna z większych atrakcji na Phuket. Zobaczymy, co to jest warte. Jak na razie to jedna wielka budowa. Po co to się robi? Nie wiem, pogłaska i pomyśl, że jestem wspaniały. No. Wymów sobie życzenie i na pewno się spełni. No i pyknij z bani. Nie, to ja tak nie. Dajesz? Nie. No dajesz tam w ten dzwonek. I stój tam. Ruszaj tak się.
A teraz jesteśmy w McDonaldzie. Już mamy dosyć czego? Makaronów. Makaronów, smarków. Nie wiem, jak to się nazywa. Glutów. I musimy zjeść coś chyba normalnego. Nienormalnego też. It's fine, look. I show you something. Good.